Tak, obserwując Twoją karierę i cofając się parę lat wstecz, nikt by nie powiedział, że Ty zmagałaś się z tyloma problemami. Bo tak naprawdę, gdy widzieliśmy Cię na wizji, albo gdy widzieliśmy Cię na Twoim Instagramie, to zawsze, mam wrażenie, byłaś bardzo, bardzo silna. W którym momencie przestałaś sobie z tym wszystkim radzić i zechciałaś podzielić się z innymi tym, co przeżywałaś naprawdę wewnątrz siebie? No to są różne momenty te, o których mówisz, bo to jest tak, że jak sobie pewnie najbardziej nie radziłam, to najbardziej nie chciałam tego pokazać i z depresją i w ogóle z takimi momentami psychicznego załamania wiąże się to, że to nie o to chodzi, że człowiek jest słaby, tylko właśnie, że bardzo długo starał się być silny i być w jakimś takim schemacie tego, że, no, że przecież ja muszę iść do przodu, muszę to rozwiązywać, nie ma się co rozklejać, nie ma się co mazgalić, przecież w zasadzie wszystko jest super, czyli gdzieś tam patrzę na to swoje życie z zewnątrz i ono przecież wygląda super, więc o co mi chodzi? A moment, kiedy się podzieliłam, to był moment już tak naprawdę po tej największej burzy, czyli ja najpierw musiałam gdzieś sama w sobie zmierzyć się z tym, rozebrać to na części pierwsze, zrozumieć to, że to, co się wydarzyło na zewnątrz, czyli sytuacja moja w pracy, albo mój związek, który też się zakończył jakimś takim wielkim wybuchem i dla mnie jakimiś takimi trudnymi emocjami, że to jest tylko coś zewnętrznego, co jest emanacją tego, co miałam w środku, więc ja musiałam odpakować to, co miałam w środku, co się nauczyłam w jakiś sposób obsługiwać. Miałam już mechanizmy obronne, które mnie chroniły przed tym, żeby tam nie zaglądać, bo to są trudne emocje. To są jakieś traumy z przeszłości, jakieś nieprzeżyte emocje, dlatego że my wszyscy boimy się przeżywać smutek, żal, gniew, boimy się tych emocji i tak je bardzo często pakujemy do środka i potem robimy wszystko, żeby na zewnątrz odwracać uwagę i żeby tam nie patrzeć. Więc ja doszłam do takiego momentu, że po prostu musiałam tam spojrzeć. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam tam spoglądać i tak trochę to wszystko odpakowałam i zaczęłam umieć przeżywać te emocje potem już na bieżąco. Czyli to jest okej przeżywać smutek, to jest okej czuć gniew, tylko po prostu jak się te emocje na bieżąco przeżywa, to one przychodzą, przechodzą, odchodzą i dlatego dzięki temu można normalnie funkcjonować. Więc dopiero jak się gdzieś tam z tym uporałam, dopiero wtedy byłam w stanie powiedzieć o tym głośno, bo nie byłabym w stanie mówić o tym z miejsca tego takiego najgorszego i najciemniejszego. A miałaś na przykład takie dni, że nie widziałaś sensu, aby wstać na przykład z łóżka? Wiele miałam takich dni, tak, to prawda. Były takie dni i to nie chcę tego, nie wiem, czy to każdy sobie wyobraża, tylko to nie jest tak, że to, przynajmniej u mnie tak nie było, że to nie był jeden ciemny moment, to było trochę sinusoida. Był gorszy czas, były gorsze dni, a potem był jakiś powód do tego, żeby się podnieść, człowiek wchodził w pęd i znowu wchodził w to odwracanie wzroku i udawanie, że tam jednak jest wszystko okej. No i to tak trwało dosyć długo. A co Ci tak naprawdę pomogło właśnie w tym, że podjęłaś decyzję, aby to zmienić? Zależy co zmienić, który aspekt? Ten smutku i tego właśnie przeżywania tych emocji. No ja doszłam do ściany, jeżeli chodzi o moje relacje i w momencie, kiedy zostałam sama najpierw, kiedy moja córka miała 3 tygodnie, co było dla mnie absolutnie nie do zrozumienia na takim poziomie logicznym, dlaczego to się wydarzyło. Potem to się stało drugi raz, jak tylko się zaczęła pandemia, czyli miałam pandemię i rozkład związku, który też w zasadzie zdarzył się z dnia na dzień, nie do końca wiedziałam dlaczego. No to musiałam zacząć. Takie mam poczucie, że doszłam do ściany i to jest czas, żeby wreszcie zajrzeć głębiej, zobaczyć, co jest przyczyną tego, że daję tak dużo, że wydaje mi się, że przecież, znaczy, że robię dużo, że daję dużo, a to nie przynosi zamierzonego rezultatu, że gdzieś jest błąd na początku, że moje wybory, moje decyzje i te miejsca, w które mnie zabiera moja podświadomość i te moje schematy, które znam z dzieciństwa, to nie jest dobre dla mnie miejsce. I nie mam w sobie takiego jakiegoś systemu przetrwania, że w momencie, kiedy coś nie jest okej za pierwszym razem, to nie potrafię się usunąć z tej sytuacji, tylko się staram bardziej, walczę bardziej. I to było coś, co sprawiło, że pomyślałam, że może to nie jest moja wina, ale że to jest moja odpowiedzialność, to miejsce, w którym się znalazłam. No i ode mnie tylko zależy, gdzie pójdę z tego miejsca dalej.